Witam Was bardzo serdecznie w Starshipowym Przeglądzie, czyli nowej serii dla największych fanów prototypów budowanych przez firmę SpaceX. Nie ma co zbytnio przedłużać, także zaczynajmy! A rozpoczynam oczywiście od przejrzenia najnowszych informacji odnośnie zamknięcia drogi oraz depeszy NOTAM, ponieważ trochę się od poniedziałku zmieniło. Jak widać, zamknięcie przewidziane na środę niestety z niewiadomych powodów zostało odwołane, także w tym tygodniu szansa na kolejne testy Starshipów istnieje 11 lutego w godzinach od 19 do 3 w nocy czasu polskiego lub 12 lutego w godzinach od 14 do 19 czasu polskiego. O tym, co wtedy może się dziać, opowiem za chwilę. To jeszcze szybki rzut okiem na depeszę NOTAM. Mamy tutaj kilka niespodzianek. Po pierwsze, SpaceX co jakiś czas ubiega się o długotrwałą depeszę pozwalającą na testy naziemne, w tym na przykład test kriogeniczny. Co ciekawe, zawsze zamknięcie strefy powietrznej było wydawane na wysokość 1800 stóp, czyli około 550 metrów, przez co dla każdej próby Static Fire musiała zostać wydana oddzielna depesza NOTAM na wysokość 7200 stóp. Tym razem FAA wydało depeszę trwającą od 8 lutego do 31 marca właśnie na wysokość 7200 stóp, czyli około 2200 metrów. Oznacza to, że firma Elona Muska może skrócić czas oczekiwania na testy Static Fire. Teraz miałem poinformować Was o notamach związanych z lotem SN10, ale właśnie podczas pisania tego skryptu zostały one wycofane, przez co start prototypu ponownie stoi pod znakiem zapytania. No właśnie, co tam ciekawego u SN10? Zapowiadało się grubo, ale jak zawsze ultraoptymistyczne spekulacje niestety się nie sprawdziły. Co prawda, prototyp przeszedł już test ciśnieniowy z wykorzystaniem azotu w temperaturze otoczenia oraz test kriogeniczny również wykorzystujący azot, ale nie doczekaliśmy się jeszcze Static Fire. Możliwe, że wydarzy się on dzisiaj, czyli 11 lutego. W teorii wet dress rehearsal, czyli zatankowanie i detank prototypu, nie jest niezbędne do lotu, więc istnieje szansa, że test ten zostanie pominięty, aby zaoszczędzić na czasie. Także jeżeli Static Fire się powiedzie, a Raptor o numerze seryjnym 39 nie rozpadnie się na części, to jest szansa na lot w następnym tygodniu. Trzymamy kciuki, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Do poniedziałkowego filmu nie zdążyła załapać się informacja o końcowym etapie prac nad SN11, więc informuję Was teraz, że prototyp stoi w High Bay i jest on praktycznie w całości poskładany. Brakuje mu tylko dolnych stateczników. Możliwe zatem, że czeka nas taka sama sytuacja jak w przypadku SN9 i SN10. Dwa stojące obok siebie Starshipy wyglądają zjawiskowo i wydaje mi się, że taki widok będzie czekał na nas coraz częściej. Pozostając jeszcze na chwilę w Boca Chica. Nigdy w filmach nie wspominałem o orbitalnym padzie startowym, a to dlatego, że od początku tego kanału nie działo się tam nic aż tak spektakularnego. Natomiast wychodzi na to, że finalnie prace zaczynają nabierać tempa. Dla tych, którzy nie wiedzą, orbitalny launchpad znajduje się dokładnie tutaj. W przyszłości ma on służyć jako uniwersalne stanowisko pozwalające na start Starshipa oraz lądowanie pierwszego stopnia rakiety, czyli Super Heavy. Posiadać ono będzie też dźwig umożliwiający umieszczenie Starshipa na boosterze oraz ramię, które pozwoli załodze wejść na pokład statku. Aktualnie kilkanaście metrów od stanowiska startowego powstaje betonowa konstrukcja, która najprawdopodobniej będzie podstawą dla pada testowego niezbędnego dla prototypu Super Heavy. Wiemy już nawet, jak takie stanowisko wygląda. Aktualnie stoi ono w produkcyjnej części ośrodka, ale możliwe, że całkiem niedługo zostanie przetransportowane właśnie tutaj. Zwłaszcza, że booster o numerze 1 jest już prawie gotowy, a niestety nie ma możliwości umieszczenia go na padzie A lub B. Oczywiście to są tylko moje spekulacje. Możecie w komentarzach napisać, czy podzielacie moje zdanie, czy może macie inny pomysł na to, co jest tam aktualnie budowane. Czas teraz przenieść się w czasie do początków Starshipa. Jeżeli ktoś nie śledzi projektu od samiutkiego początku, to zapewne nie wie, że kiedyś SpaceX planowało budować prototypy w Boca Chica oraz w ośrodku Cocoa na Florydzie. Powstał tam Starship MK2, ale niestety jakość, jak i szybkość produkcji były dużo gorsze niż w ośrodku położonym w Teksasie, plus fakt, że prototypy musiały być przewożone do Kennedy Space Center barką, sprawiły, że ośrodek został zamknięty. No dobra, ale po co ja to wszystko mówię? Ano pojawiła się tam nowa część, czyli ta w cudzysłowie rura. Nie wiadomo do końca, do czego ma ona służyć, ale parę osób wskazało, że może być to fragment instalacji służącej do przeprowadzenia reakcji Sabatiera, która pozwala przekształcić dwutlenek węgla i wodór w metan i wodę. Głównym zastosowaniem takiej reakcji może być produkcja H2O podczas podróży gdzie? Dokładnie, na Marsa. Oczywiście jest to tylko luźna spekulacja, więc nie bierzcie tego zbyt na poważnie. Na koniec pozostało nam jeszcze porozmawiać o FAA.
Okazuje się bowiem, że Starship SN8 poleciał bez oficjalnej zgody od Federalnej Administracji Lotnictwa. Cała drama polegała na tym, że FAA myślało, iż w razie eksplozji odłamki prototypu nie polecą aż tak daleko. Dlatego inspektor administracji kazał wstrzymać start, ale informacja ta nie dotarła do konsoli startowej, przez co Starship i tak poleciał. Na szczęście, FAA oficjalnie przyznało, że śledztwo zostało zakończone i nie ma z tego powodu żadnych większych konsekwencji oprócz ich decyzji o nadzorowaniu dochodzenia w sprawie lądowania SN9. A jak już jesteśmy przy FAA, to warto wspomnieć, że 10 marca w życie wchodzi nowelizacja zasad certyfikowania prototypu. Tak zwany Part 450 pozwoli na przyspieszenie operacji związanych z testowaniem rakiet. Z tego co zrozumiałem z tego prawnego żargonu, to każda firma produkująca prototypy może ubiegać się o 5-letnią licencję na loty oraz lądowania, co może oznaczać koniec wiecznego oczekiwania na papierkową robotę związaną z pozwoleniem na lot. Oczywiście mogę się mylić, ale wszystkie źródła znajdziecie w opisie i jeżeli ktoś zna się na lotnictwie trochę bardziej, to może w komentarzach mnie poprawić. To by było wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym odcinku miniserii. Jeżeli Wam się spodobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych filmów o Starshipach oraz transmisji z lotów, które często organizujemy. Mam nadzieję, że widzimy się w poniedziałkowym kosmicznym przeglądzie, gdzie opowiem więcej o wejściu Hope oraz Tianwen-1 na orbitę Marsa. Do zobaczenia, cześć!